Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z YouTube z Dead Sims 4. Jest ze mną Maciek. Jestem, dzień dobry. I nie powiedziałem nic głupiego. Jest dobrze. I jak tak będzie do końca, to będę skakać z radości. Tak, słuchajcie, będziemy dzisiaj, mamy misję ratowania Gugi. Tak, trzeba Gugę uratować, bo nie wiem, czy jedna mi się rzucała, teraz się odkochała. Wiem, moja wina, nie zauważyłem. Chciałem relacje podnieść, a nie zamienić się w jej przyjaciela. Ale ja to naprawię, spokojnie, tylko zjem, bo jestem głodny. No, także słuchajcie, pomyśleliśmy też z Tomkiem, że warto by było Gudze jakąś pracę znaleźć, wtedy mieliby jakby dwa źródła utrzymania i będzie fajnie. Poza tym, Tomuś, czytałeś komentarze, więc powiedz, co dzisiaj w odcinku robimy? Dzisiaj no musimy uratować to z Gugą i no, pamiętajcie, zawsze piszcie nam, co mamy dokładnie zrobić, bo to od was zależy w sumie, jak cała historia się potoczy. Tak, bo w sumie byliście wszyscy za tym, żeby ratować związek, który doszedł i wyszedł. Dokładnie. I skrzynka, sprawdzaliśmy, skrzynka jest dobrze ustawiona, ona ma ten trójkącik w dobrą stronę. Tak, jest okej. Okay. Dopiero zaczynam. Proszę, gdzie ty grasz idziesz? Grasz w 4 Sims, boże, grasz 24 przez 5 godzin, bardzo dobrze, no zobaczcie, ona tam ciśnie. O, sprząta, to podnieś może pierwsze. Halo, widzisz. Aga, podnieś, o nieba, wyrzuć, dobra. Tomek, ty tam się umyj, bo śmierdzisz. Właśnie. I to nasze bydle. No, piękna jest, prawda? Jak ja mogę jej to ściągnąć tam? Opieka nad zwierzakiem. Opieka nad zwierzakiem. I zmień strój. A. I ten normalny. A, pyk. Wolę, żebyś koła chodziła. No. Aha, także. Słuchajcie, zaraz Tomek kliknij Google na kompa i zobaczymy, jak są dostępne kariery i coś wybierzemy sensownego. Uh-huh. Najwyżej, jeżeli się z nami nie zgodzicie, to pod tym odcinkiem dajcie znać ewentualnie, na co Google ma się przebranżowić. Dokładnie, jaka kariera by najlepiej do Google tak, pasowała. Tak, a wiecie, dodatkowa wypłata to też dodatkowa kasa, czyli większy domek, duża kołyska, dzieci, Big bathroom, dobra. Tak. Detektyw, doktor, naukowiec, artysta sceniczny, astronauta, autorka, bizneswoman, guru techniki, krytyk, kuchmistrzyni, malarka, media społecznościowe, polityk, przestępca, sportowiec, tajna agentka. Tomek, w czym widzisz Google najbardziej? Google. Artystka sceniczna, taki komik. Ej, w sumie racja, dobra, klikaj. Bierzemy, no. Google taki typowy komik, nie wiem czemu, albo z jaką komedią mi się Google kojarzy. Tak. No czyli tak, mamy wtorek, czyli Google zaczyna jutro i musimy pisanie dowcipu. Dawaj ją na kompa i niech pisze dowcipy. No to dobra. Bo tutaj poprawię trochę ocenę pracy i pisz będzie dowcip. Szybciej awansik. Dobra, to my tu piszemy ten. Tomek, ty potrzebujesz trzeci poziom umiejętności grania. Ty masz teraz wolne. Wolne. No to może niech on... Dobra, to póki ona się uczy... No. Aha, to jest na czym sobie pogram? To wiesz co, klikaj tam na post społecznościowy, zobaczymy co, bo musisz mieć i tak 1000 obserwujących, a mamy 452, bo za reklamę produktu nam przecież odeszli, no nie? No to czekaj, ja mogę telefonem sobie ich ten. Właśnie. Bo mamy tylko jeden komputer. No mamy jeden komputer, na drugi nas na razie nie stać. Nie możesz telefonem chyba. Przeniżycimy. To wiesz co, ewentualnie wrzucisz zdjęcie na opłać Tomek rachunki. Zaraz o tym zapominamy. No już, nikt nie widział, no. I jeszcze, to czekaj. To zrobimy coś, taki manewr, że... Że się boję. Wrócisz siebie albo zwierzaka na Simstagram, bo wtedy chyba też siebie wrzucisz, o. No to dobra, tylko no wiesz... Nie jestem pewny, czy wtedy też nie przychodzą czasem, wiesz, followersy. Jestem... Czy ty się zbadziłeś? Nie, mu jest dobrze, on się pluska powoli, popatrz. Ale mam tylko skrzynkę. Idź. Bo masz... Nie, poczekaj. Ej, nie, no weź. Nie, błagam, please, nie. Don't do this to us. No, 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 was no, mach no, tu. No. Chodź hija. Ej, patrz, przyspieszam i nic. Zaczadziłem się. Jak nic, bez kitu, patrz. A jak to się robiło? Reset sim? Ja nie wiem, czy... Co? Ja nie znam komend. Ja nie wiem. A wpisz reset sim. Wpisz, kliknij shift, ctrl i c. No. I wpisz reset sim. Zresztą to jest na pałę teraz. No. Nie, a wpisz razem może bez przerwy. Słuchajcie, ja nie używam cheatów, więc ja nie wiem, ja nie znam tych. Sim co? Sim not found. Sim nie znaleziony, to może trzeba wpisać... No. Jak to się nazywasz w tych simcach? Tomek 90? Spacja to... No, może Tomek... tak trzeba. O, tylko czekaj, tam jest dziewiątką, nazwisko 9.
10 normalnie przez ten. Mhm. Tylko to jest on, Tomek. Ja nie mam polskich znaków. O kurde. To wiesz co, a wejdź, dobra, daj escape'a i wejdź w tryb budowania i kupowania i wróć jakby, bo mi się tak też badziło kiedyś. O, jest! O, no. Boże jedyny. Dobrze, chociaż poraż. Cenzura się włączyła, uff. Dobra. No bo i zaświecił dzwoneczkiem. Oj, zadzwonię, ale pamiętajcie o dzwoneczku, dzwoneczek jest bardzo ważny. Tak. Dobra, Esen, jak ty to zrobiłeś, to ty zrób tą fotkę. Zrób sobie fotkę i rachunki, to musi rachunki. Dobra, pierwsze rachunki, dobra, telefonem. 21 wiek. Mhm. No już, no, SN. Ej, on dzisiaj traci konekcję, nic. Ej, on dzisiaj ma jakiś dys mózg brain. No debilu, rusz się! Wierzę, to... Widzę, że to już tak jadą mojego u siebie. Weź, zapłać rachunki. No patrz, ja z nim nic nie zrobię, Maciek. Ej, co jest dzisiaj, słuchajcie? No dobra, a czekaj. Google tam sobie normalnie ciśnie, no a weź go. Aha, ta, może, a może faktycznie ta skrzynka za blisko jest? Nie no, ale przecież patrzyliśmy i było dobrze. Jest najłatwiej, żeby to sprawdzić. Aś to pieprzona skrzynka. To... No, o dobra, no nie, i... Nie, czekaj, tak żeby nie była na niczym, na trawie. O tak, stój sobie. Jeszcze pod kątem, jak... Opłać. A weź go daj, żeby po prostu podszedł. Nie, ma jakąś bezmózgię dzisiaj, patrz. Google tam widzę, że wkuksiła punkt, a pokaż mi tam, jak u Google to wygląda, w sensie w pracy, na walizeczkę. Ukończone, dobra, to możesz ją i to odklikać i w sumie, wiesz co, niech ona może do niego podejdzie i niech ona goś tak rozerwie, no gdzieś tam pokizia. Niech mu zrobi Orla flirt. Ale Google, czy też się zwiesiłaś? Halo? Halo? Dobra, słuchajcie, zrobimy cięcie i tak. My wyjdziemy jeszcze do Simsów, bo coś jest ewidentnie nie halo. To więc widzimy się za chwilę. Tak. Okej, okay, i witam po moim cięciu. Mam nadzieję, że teraz już się nic nie wykrzaczy, Guga się nie zwiesi, ten nie stanie jak... Jak pałąk na polu. Jakiś pałąk czy coś. Dobra, tak, także dobra, dawaj Guga do SNA. A czekaj, dobra, nie Guga to sprzątnie. Przestań chodzić ten komputer, bo miał na komputer coś zrobić. Simsy miały ostatnią aktualizację, ale ona miała poprawić rzeczy i u mnie wszystko działało. Natomiast wiecie co? Tak się często też dzieje, kiedy w grze są mody. Na przykład pisaliście nam komentarze, że całe miasto się śmiało z Tomka, bo jakby gra nie wychwyciła tego, że on ma na siebie spodnie. No bo to są spodnie modowe, czy mi się wydaje? Tak, to jest z modów. Tak, więc spodnie są z modów i gra tego jakby nie widzi i wszyscy myślą, że on jest nago. Więc, tak, ale skrzynka działa. Skrzynka działa. Dobra, teraz proszę ładnie naprawić relację Gugi. Czekaj, i mieliśmy Eshena. Te followersów jeszcze. A tak, dobrze. Boże, on się chce sikać. Ale Gugi sprząta, miło z jej strony. Może by coś ugotowała? Nie, wannę mi sprzątniczkę. Znaczy nam. Wyczyścić. Dobrze. Też możesz wyczyścić, nie możesz. Słuchajcie, musimy w koksie te tysiąc. Ile mamy? 4. Jezu, no wolno to idzie. No, a musimy mieć 500. Musimy mieć 1000, jeszcze. Tomek. No to jeszcze ponad 500, no. No dobrze. Dobra, no i proszę ich ładnie pogodzić. Czekaj, póki jeszcze myję. Wykorzystajmy tą chwilę, kobiecie się nie przeszkadza. No tak. To czego się boisz, ty? To się zwiększa tego komputera. Czemu to w ogóle... On tam zawywa w ogóle, nie? To jest... dobra. Ten dom wszystko jest inaczej. I tak był komentarz, żebyśmy nie wchodzili od razu na łóżko, to przestawiliśmy tak tutaj ładnie tu. Tak. Także wszystko się ładnie zgadza. Kuga tam tą wannę już wyszorowała, to teraz Esen, proszę ich pogodzić. Romantyczny flirt. Dobra, Esen, romantyczny idź. Flirt. Esen, idź. Pokaż na co cię stać. No, ale nie, słuchaj. Czemu nas szpikuje ten pies? Czemu koło miski? Nie wiem, tak. Dobra, o jest. Chwyciła schodzie. Dobra, i teraz tak, Roman... Co ja... Maciek... Roman, spokojnie, flirtuj. Pochwal wygląd. Pochwalę wygląd. Musi się trochę też rozflirtować, moi drodzy. Dzisiaj jest pochwyt. Pochwyt? Podryw miało być! A nic już. Roman dzisiaj ma pochwyt. O Jezus Maria, dobra. On chce toaletę. I co?
No dobra, no niech zrobi... Co ten pies się tak rozwarstwia mi w powietrzu? No bo Google go tak na niego działa. Że się rozwarstwia... O, patrz, już pobiegła. Zesika się jak nic. Nie. Dobra, niech se lata. Niech se lata i tyle. Dobra. Guga, ty już nie dzwoń, bo my romans mamy. Tak, Kiedy? Macie romans. Proszę to ładnie robić. O, czekam się rączki umyć. No. I znowu koło tej miski. Nie, to jakieś walne posiedzenie tą miską, czy o co chodzi? Lepsze to niż w toalecie. No niby tak. Chociaż w toalecie są najlepsze imprezy. Macie, to się tam psu stało. Jezu, co? Maciek, co jest z tym psem? On tu ciągle gania. A może ona się bawi po prostu? No ale z kim? No sama ze sobą. Maciek, to może być autyzm może. Może, a wy się zawołaj może tym gwizdkiem. Czyż ty na rachunki nie wyrobię, jak ona będzie biegać? I ty... się rozwarstwiać? Ona się zacięła. Tomek, nie. Co jest dobra. Nie tak? Nie zwracamy uwagi na Sawę. Jej po prostu nie mam. Romans. Wy tego nie widzieliście. Nie, tam nic nie ma. Ja na rachunki przez nią nie wyrobię, jak nic. Ja nie wierzę. Guga. Aha, ja gadam do Gugi. Tak? Z kim ja gadam? Właśnie... Maciek, nie wiem, co tu się dzieje. Ja... Weź tam flirtuj z nią. Ja wiem, że Simsy może... czasami same grają sobie, ale to już... Nie. Może wiesz co? Może zrobimy tak jak zawsze Magda ze wszystkich na glebę. Na beton. Ten, na beton. Tak. Ona chce sikać. Jezus. Boże. A pies? No patrz. Dobra, chyba się uspokoiła. Tak, przed wyjściem się nam wlała. No niestety. Musimy zrobić taki to kiedyś ładny ogródek w przyszłości, tam będzie miał taki, wiesz, zacisze i w ogóle. Czy można dać... Nie, jeszcze nie dajemy gadki na podryw. Poczekajmy chwilę, no. No, misiaczku, pisiaczku, no, no. Moja kukulinko. Dobra, jest flirciarska. O, to co, to co? Skoro jest flirciarska, to idziemy ostrzej. No, delikatnie. Po całej dłonie. Tak. O, pies w końcu poszedł spać. Guga? No, myśli sobie. Daj, wiesz, może jest głodna jeszcze, Tomuś. Poczekaj. Jezus, już boję. O, dobra, ło. Dobra. Dobra, zaliczone łapy. Dobra, dawaj nam romantyczne. Romantyczne. Obejmij. Możesz pochwalić jej wygląd. Możesz ją... Pochwal jej, wygląd. Poszepczyj uwodzicielsko. Ja jej poszepczę. Szepcz. No. Dobra, już myśli o mnie. Dobra, ci mogę szeptać. O, jeszcze... Nie, gadki na podróż nie dawaj, nie. Daj więcej opcji. Czekaj, poślij pocałunek. Dobrze, poślij. Więcej opcji, klikaj tam. Mhm. Wręcz róże. O, widzisz, widziałem, że coś jest kwiatkiem jakimś. Dobrze, bardzo dobrze. Tak chciałem właśnie przed oświadczeniem. Klikaj tam, szybko. Jezu, z różą klikam. No. Romantyczne, więcej... Nie, żadne dziecko. Poproszę na dziewczyną, klikaj. Tak. Tylko się módl, żeby to wypaliło teraz. O. No. No i? Mamy co przez tu? No i? Mojemu się chyba film urwał. Ej, Tomek. Tak, my idzie spać. Nie! Proszę, nie! Nie, oni mają być teraz dziewczyną. Romantyczne, chodź tu. Guga, nie interesuje mnie, co robisz. Ona ma rozgrzane serce. Właśnie w tym momencie postanowiła, że ona chce kupę. Grzesiku. No. Tak! Tak, już? Tak. Jest? Dobra, daj romantyczne. I dobra, i teraz, nie, teraz proszę, Barabara, dawaj, klikaj to. Ona jest moją dziewczyną. No to co z tego, Barabara? Już ostatnio, miało być w ostatnim odcinku, to się rozwiedliście. No dobra. Proszę klikać, Barabara. Guga, idziemy, chodź. No czekaj, chodź, bo może nie chcieć. Chodź mało. Jak może nie chcieć? To ja, Esen, chodź tu. Ej, czemu to znikło? Ja chcę z Gugą Barabara. No to nie, no. Barabara. No, Guga? Jak się rozmawiać? Dobra, Guga, ty rzucisz dobrze, się na mnie. Zostaw ci, jest dobrze. Nie, bo ona tam ma tylko rozmowy. No idziecie Barabara. Przez rozmowę? Tak. Boże, jestem już w Gudze. Znaczy, bez... Nie wierzę. Ale ładną ma bieliznę i poszła w babcia. Wyciągnij świeczki i stwórz romantyczny nastrój. Guga i Tomek figlują po raz pierwszy. Cicho, to było? Aha, musi. Ale ja chciałem ten komunikat.
Tylko? A to komunikatu nie zrobisz. No dobra. To czekajcie, to sobie takie ładne, takie... O. To sobie schowam. Lampa, naprawdę? Hihi. Dobra. Jeden. Dobrze, Maćku, bardzo. Podglądaczu, zrobiłeś nam zdjęcie. No nie, słuchaj, no ktoś musiał być materacem, tak? Aaaa. No. Dobra, i oni też będą spać sobie ładnie. Bo tak, Guga idzie do pc 12 go... Ja zaczynam... Aha, ja idę po Gudę, dobra. Tak. O Jezu, sprężyna idzie. Grażyna? No, nie Grażyna, tylko sprężyna. Hej, Graszka! Dobra, jutro pójdziecie do pracy. Ty pójdziesz też do biura, a nie w domu, bo wtedy myślę, że lepiej ci rośnie. Czemu chyba. Ona wstała? Lepiej ci rośnie chyba. A mi rośnie w domu? A, bo ona w sumie wyspana. La, la, co la, to jest? La, 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 la. Ile razy w serii no, można kąpać psa? Wiesz co, tak, bo jak ona wybiega cały czas, to no to niestety, ale no lipa. A na własnym podwórku też tak jest? Tak. Tak, bo ona po prostu wychodzi, no. No. Możemy jej kupić kuwetę w domu? Tomek. O. O. Ile uczy mnie raz, bo Boże. No właśnie, właśnie, właśnie. Mniejsze ciapu, ciapu. Ej, Google ma jakieś takie dziwne stopy. To są chyba takie któryś... papcie bez przodów. A, to są ale, papcie! Ale ja nie chcę nic mówić, ale bielizna trochę jej zeszła na dół. No właśnie, widzę, Boże, co się w tym odcinku wydarzy, jeżeli się pytam? Ja się boję! Za chwilę mi wyjdzie, że Google jest w ciąży. A jeszcze pracy nie była. Tomek, no jeszcze się nie staraliście, spokojnie, spokojnie, wszystko jest under control. Wiesz, podczas tego, co teraz zrobili, też może dziecko... Nie, nie, musisz lepiej postarać się o dziecko. Tak? No. Uff, to nie jest tak w życiu. Nie. Taka niespodzianka. Ty też sobie tak klikasz? Znaczy, no, powiedzmy, że bardziej się planuje. Ała. Dobra, ona co była... w pralce? No, nie wiem. Wiesz, ona w zasadzie jest pobudzona. Ale daj jej siku, bo Guga chce siku ewidentnie i daj jej spać. A, Guga, a już się sama tak, siku. Nie, nie, na psie to nie. I niech ona tu leży, bo ty znowu się wytarzasz, ty. I szczeka ona w swój ogon. Idź mi stąd, ty psie duży. Ty psie duży? Ona znowu się rozwarstwia. La, 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 dobra, przyszła, la. Dobra. Guga, ty teraz do łóżeczka, bo za chwilę idziemy spać. Masz. Boże, do pracy. Idź. Idź, ciągle majtki do góry. Idź. Ty mi tak na miasto pójdziesz. No, gorzej jak pójdzie. Czekajcie, ona idzie pierwsza. Kuka idzie pierwsza, o której? Dobra, wyśpicie. No. Na dziewiątą. Aha, wyraz mi... Ty i... Nie, czekaj, Kuka na dziewiątą, a ty masz na którą, Tomek? Na dziesiątą. Aha, dobra, to... To czekaj, to ja tak, zacznijmy od... Dora, prysznica może, potem no. Jest. A w tym czasie... A nie, to może Kuka ugotujesz, chodź tu. Aha, czyli już on do garów zabijasz. Nie, no tak jest, no jest do zamiany, też jest kiedyś to wyjście tam niespokojnie. Gotuj więcej opcji, gotuj to bocz, nie? Gotuj chyba. Tak. Sałatka owocowa na przyjęcie. Bardzo ładnie. Za jednym zamachem, będziemy mieć za 3 dni. Tak. Dobra, jak ona to zrobi, to potem możesz sobie, ona w sumie tylko zjeść, dobra. Essen. Coraz bardziej wkurza mnie ta wanna, znowu w tej jak wannie. Siedzisz właśnie. No. W prysznicach nic. On śpi? Nie. Chyba rusza się. Pies śpi. Uff. Dobra. Google tam robi. SN. Nie, spokojnie, myje się. Rozbawiony. Nic. Parz... Dobra, weź już skończ. Chodź. Ale skupi jakiś. Nie wiem, ja myślę, że ta wanna cię przysysa. No ja właśnie nie wiem. Boże, wanna i przysysa, że mi się kojarzy. Prawda, Maćku? Prawda. Dobrze, że nie mam rumby. Jeszcze, Tomek. O Boże. Tomek, Guga ci ugotowała. Mógłbyś tutaj usiąść? No nie, no on musi... Aha. Nie, on się trochę pokręci. To jest dobre w ogóle? To jest dobre. No dlaczego nie być dobre? Co to w Google nie... Wspaniałe to jest! Ale to nie Google gotowała. To gotowała Google. A, to zobacz tam.
Masz ją za... Czemu ona w ogóle jest w sypialni? Nie wiem, ja nie wiem, co tu się... Boże, ja jemu dałem zamiast jej. Dobra, Kuka, to ty się też tutaj... Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Tutaj nic nie idzie tak, jak miało iść. Słuchajcie, jest to odcinek ewidentnie rozjechany. Oj, tak. Dobra, ty będziesz ładnie jeść. To w ogóle byś się ubrała, taka propa. Ale nie, wiesz, to jest taki strój domowy. Jest, dobra. Nie odezwała się. O, jest, dobra, dała głos, ja pierniczę. Znowu się bałem. Dobra, ona już jest najczęściej. Czy jest okej. Okay. Tak, zobacz to na tą miskę, jaka tam jest jakość. Normalna. Dobra, to daj to do lodówki może. O, to będzie na potem. Widzę, że piesior przybiegł i teraz tak, Guga za chwilę wychodzi. Jedzie do pracy, a jest za godzinę. No to ty jeszcze żeby się... Wiesz co, ja myślę, że zanim pójdziesz do pracy, to jeszcze możesz Tomek pralkę puścić. Dobra, i a stąd. Przyszło jakieś... Tam będzie 100 dolców. No i czemu... Oby. Boże, no i do łazienki, pójdź do łazienki, jak nic. Do pralki za to wsadź. Ale ty już tak ubierz, wiesz? Idziesz do pracy, tak? To ty normalnie możesz tam, wiesz, odstroić. jako komik? No w sumie jako komik tam. Tak, ona chyba i tak się przebierze. No ja wiem, no niech tak. Żeś normalnie ją wystroił jak Beyoncé. Wystroiła się jak pi... Tyry, tytyry, tytyry. Guga czuje we mnie pieniądz, tytyry, tytyry. Nie no, żartuję. O, idzie. Nie, co to się... Pobiegła. W tej kiecce! Ja, Guga, ty jesteś normalna! Jesteś nienormalna, podnoś to! Słuchajcie, w tej kiecce, w te bambochy... Ja ci koszulkę Gucci kupiłem. O nie, moja droga, nikt teraz nie pójdzie. Zostaw, bo mam do pracy. Nie! SN, tobie też tam piszczy coś. Co mi piszczy? Do biura. Idź do pracy. Dobra. On się zwiesił? Nie. Dobra, rob to plan. Robisz? Dobra. Tytyry. Dobra, rob. Aha, czy muszę włączyć ją? Upierz planie. No, tak. Bierzemy i ty za chwilę też się będziesz wybierał. A kliknij Gudze, żeby pracowała ciężko na te ludki. O, pracuj ciężko. Dobra. Fakt, że to trochę obciąża, jak będziemy potem, w sensie Guga i SN będziecie, tak, styrani, ale to wiecie, no, trzeba teraz liczyć każdy grosz. No tak, trzeba na to wesele w końcu zbierać. Prawda. Dzieci muszą być po ślubie, nie przed. No, ja widać, że pasujecie do siebie, jak Guga, tak i ten. To w śmieciach się bawić. No, macie coś wspólnego. Widzę właśnie, coraz więcej. No to... A ty pies czego chcesz? What is love? Dobra, na czymś tam gram. Dobra. Ona też ładnie wyglądała, tak słodko. No bo ty jest taki mały, taki bici... No, Boże, małe. Ile mamy tych śmieci w domu, SN? Co to się wydarza? Nie wiem, mieliśmy może jakąś bibę? Parwetowa Google się wprowadziła, wiesz. Koleżanki zaprosiła. A to tak, oho. Rozumiem, że robisz zdjęcie. Jesteśmy w śmietniku. Kosza na śmieci. Słuchajcie. SN, widzisz, życie się sprawdza w Simsach też. To być i tak masz 40 razy połowie, ale widzisz? To będzie... Czemu nagle to się pyje? O! No ha? I tak, i tyle w kadrze. I co? Naprawiłem, nie będzie go widać. Wystroiła się jak pijąc. No. Piękna. A? I co? SN nie tylko psuje, również naprawia. Czasem się zdarzy, tak. I co? 16. Ty, ale czekaj, ja muszę ten swój status. Co ja robię? Aha, idę do pracy. Teraz to już do pracy, tam może, wiesz, pociśniemy trochę. I teraz tak, zobacz, do której Guga pracuje. Czekaj, ciężko! No, dobrze. No, ciężko. Guga pracuje przyjdzie. Do 17. Dobra, a ty? Ja? Będziesz pierwszy. Dobra, zaraz będziesz, w sumie.
Maćku, wiesz co? Aha, mój pies. Aha, dobra, no. Śpi tutaj. Co pies? No śpi tutaj, znaczy na dworze. Jestem ciekawy, czy dostaniesz 170... Kurde... Żeby dostał... No tak, bo nie mamy osiągniętego trzeciego poziomu grania w gry wideo. No i tysiąca tych. To może no. Weźmy to wideo, póki Gugi nie ma. Daj najpierw aktualizuj status, potem daj wideo, gry i poczekamy. Guga przyjdzie o 15, to coś sobie zjecie, poszepczecie. Dobra. Happy znowu się wcina. Piotr Happy... To... Czy chcesz do niego iść? Nie. Jak wyłączył tego X-a w ogóle? Bo przeszkadza, ja tu muszę awans, nie mam pieniędzy. Oni tam mają, a czy wy tam macie? Ponad 200 tysięcy na plusie. A ja co? 1122. No. Boże, 20 nowych. Jak to widzicie, to jest... Magia YouTube'a. Chyba, nie, to jest chyba najgorszy etap teraz w SNA karierze, słuchajcie. Bo nam się cofnęły te falołki. Za reklamę. No, za tą reklamę, nie spodobało się to widzom. No, niestety. Piesku, masz tam jedzonko. Ona po prostu potrzebuje to. Ona się boi komputera, to jak odejdziesz od kompa. No, to jeszcze teraz. Tak, za chwilę wbijesz ten poziom, to zapytasz się, co się stało. Guga! Guga! Dobra, i 630, pięknie. Droga. Pięknie, osiągnij drugi poziom, tak. Na gitarze. No to dobra, Tomek, ile mamy kasy ogólnie? 1757, ale zaczekaj, bo ona na pewno coś dostała. No zobacz, tak. No. Sprzedaj to. Każda stuwa się liczy. Boże, nie tak. Gitarę, tak? Tak, kupmy jej gitarę. O Boże, ona będzie mi ten... Bo tam było gitara albo skrzypce, tak? No, klik. Co to jest gitara? SN klik. No, kliknąłem. Nie, to dla dzieci. Żartowałem. Maciek, nie jesteś nas. Do góry podjedź. Jeszcze. A to czemu mi tam odrastało? No bo tam... O, tu jest. Skrzypce? A zobacz, ile kosztuje gitara. Dobra, 600. Skrzypce. Skrzypce, co nie? No niestety musimy ciąć budżet. Pan Boże. I już widzę to, jak będzie wstała w sypialni i... O, nie. Osiołka do sypialni. Nie zamawiałem. Piłowanie. To Guga, chodź ty. Póki ty tu... Coś ty... jest normalna. Co się wydarzyło? Co jest taka brudna? Nie wiem. Pod prysznic i pranie. A właśnie, Tomek, czy ty rozwiesiłeś pranie po pracy? Nie. A włączyłeś pralkę w ogóle? Ona skończyła? Tak, skończyła. No to Google daj wykąp ją i damy, żeby powiesiła pranie. Okej. Okay. Wyładuj i przenieś... tak, to było to. Rozwieś na sznurku, tak. Tak. Nie, Maciek, tą wannę trzeba w następnym odcinku zmienić. To jest kuriozum, że każdy w niej zasypia. Ona zasypia, bo jest... Wyspana? No nie, ale patrz, jaka jest brudna. Co ona się tarzała po tej scenie w tym teatrze? Aktorka ze spalonego teatru. Jezu, nie! Tomek! Bój się Boże, śmieci nam Boże, śmieci nam śmiercą. Kosz na pranie. Kosz na pranie nam śmierdzi. Karma. Nie, co nam śmierdzi? Kosz na pranie. A dlaczego on śmierdzi? No bo ona przyszła taka... Ubrudzona. Naprawdę? O Jezus. I ona jeszcze śpi. No jest zmęczona po pracy. A ja nie mam gdzie prania zrobić. Bo to jest pranie. O, dobra, masz ci punkt. Jestem na ratuj sytuację. Weź to, opróż tę pralkę szybko i puszczaj kolejną pralkę. Przecież to za chwilę... Skurioz. O, pies biega. Słuchajcie, dzisiaj to jest dom wariatów. A sens, ty też potrzebujesz? O, dobra, tylko tych followersów, dobra. Weź to pranie. Piesku, boisz się wanny, no stary, kąpałeś tam, znaczy stara. Guga śpi, dobra, niech ona w tej wannie śpi już. Jezu, dobra, teraz mi szkoda. O nie, skurcz, chodź tu. Co się stało? Tere. To jest za dużo rzeczy do klikania naraz. Tomuś, a pomyśl sobie, że będzie jeszcze baby born, tererere. Zadzwonię po opiekunkę. Tererere. Dobra, czy ty wytłumaczysz pieskowi, że wanna jest... Guga! Pralki już nie, ale ty może się obudź, halo? Proszę cię, A co, i niby tu nie ma? A kliknij, żeby się... A kliknij na nią, w sensie na nią, na jej postać i daj obudź się. Ale nie dam, na wannę, no, o, no. No nic. No dlaczego ona śpi? No, wykąp się.
Nie, no ona się kąpie, tylko widzisz, to... Nie, ona się nie kąpie. Ej, to... co jest dzisiaj? Czekaj, to jej wyłączę. Aha. O! Wstała księżna! Jej! Księżna angielska. O, teraz zaczęła się pucować. Prawie kiedy brud sam już odpadł. No, nieźle. Pięknie. Dobra. SN, wybierz te następne rzeczy, bo to śmierdzi. Zrób pranie. Boże, ja nie ogarniam dzisiaj nic. Tutaj się suszy, tam już nic nie mam. Co oni mają z tym śmietnikiem? Maciek, ja nie... Nie wiem, Tomek, Zen. Nie wiem. Zen. Czy ty możesz ładnie upiesz te prania? Podnieś śmietnik, wyrzuć to. Guga, wstawaj w końcu. Już umyta? Nie umyta. No nie wierzę w nich dzisiaj. O, oho, 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 oho. O, pa, pewnie pobudziłaś. Kaczuszkę znalazła. No jest zablurowany, nie wiem, czy jest kaczusz. K. Czy on to podniósł? Tak. Guga, umyj się, bo to znaczy, że ty na tej gitarce sobie ćwiczysz, no. Co było za stówę, coś? To tu nie skrzypka, no błagam. No chyba nie. Tak, ona będzie ćwiczyła i potem to musi... Będziemy kończyć! Tak, będziemy kończyć, bo mamy przecież 30 minut już ponad. Tak. Delikatnie nam. Dobra, to niech ona tylko z tej wanny wyjdzie, bo ja się boję, że ona się tam wpłynie. Ale wiecie, co... Słuchajcie, dajcie nam coś w komentarzach koniecznie, jeżeli wiecie, co się dzieje. Czy to jest przez mody, czy to jest przez to, że no takie się dzieją kwiatuchy. Czy to po aktualizacji, czy coś? Nie wiem. Albo nie wiem. Albo ja coś robię nie tak? Nie, no przecież robisz dobrze. Pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, co mam zrobić dalej, czy Guga ma zostać jako kabaret... Tornistka? Kabareciara! Kabareciara? Nie, no, nie wiem, jak ona się nazywa. Ej, piesek chce ten, gizi gizi. Z drugim pieskiem. Brzdzić ale, się chcesz! Ale my nie mamy drugiego pieska. Widzisz, patrz, au, au. Maciek, nie, ona nie miała sterylizacji. To musimy, wiem, to za tydzień pójdziemy do kliniki. Ja się boję, że ona się może wcześniej tam stegować. Nie, a ona tak drapie, jakby chciała kupę tam w tym salonie. No właśnie, ona nie chce kupy, tylko na co innego. A Gugaj teraz nad głową będzie... To ja myślę, że sobie się już odechce. Tak. O, dobra. O Jezus. Umiejętność. Ojej. Jedzie. Piłuje. Piłuje. Guguś, wolę cię w rezydencie. Idę, bo... Ojej, jeszcze pies wyje! No, to jest idealny komplet teraz. I pralka. Super trio po prostu. Okej, dobra, a na to sobie zakończymy. Tak. Mamy nadzieję, że wam się podobał... Jezu, myślę, że to też śmierdzi. Że wam się podobało, że... że te Simsy, nie wiem, co się dzisiaj wydarzało. Pies się rozdwajał, rozstrajał, biegał, nie biegał... Tomek się zacinał, Guga tak. Spała, słuchajcie, no... No Himalaja. Tak. God save dank, jeszcze nikt nikogo nie podpalił. Bo to by nie wiem, ja mam wrażenie, że to przez to dzisiaj się bugowało, także stałeś i nie mogłeś... Chociaż nie wiem, czekamy na komentarze od naszych widzów i wszystkiego się pewnie dowiemy, bo wy nam pewnie powiecie, o co i chodzi i jak i gdzie. Dokładnie. To był ze mną Maciuś. Byłem sobie ja, więc do następnego razu. Pa, pa. Pa. Pamiętajcie o komentarzach, co mamy robić. Pa. Pa.